Dobry wieczór Państwu. To jeszcze nie Ludwik Semponicki, ja po prostu chciałem ze zrozumiałym wzruszeniem, ze zrozumiałą satysfakcją powitać Państwa na jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej Ludwika Semponickiego. Ten jubileusz miał prowadzić ktoś inny, pewien młody aktor, no ale powiedziano mu, słuchaj, jesteś jeszcze młody, jeszcze w niejednym jubileuszu Semponickiego będziesz mógł brać udział, a dla Kilińskiego to już pewnie ostatnia szansa i tak ostatecznie zostało. Proszę Państwa, oczywiście jubileusze to okazja nie tylko do hołdów, ale i do wspomnień. Zwłaszcza w wypadku Semponickiego byłoby co wspominać, ale ja tego robić nie będę, bo najlepiej zrobił to przecież sam Ludwik Semponicki w swoich książkach, tej pierwszej wydanej przed 10 laty, tej drugiej dopiero co ukończonej. Tak więc przejdźmy od razu do koncertu jubileuszowego, do wieczoru, w którym wystąpią dziś zaproszeni przez mistrza Semponickiego jego przyjaciele, jego koledzy i jego uczniowie. A jestem przekonany, że do otwarcia tego uroczystego koncertu nikt nie jest bardziej powołany niż przyjaciel Semponickiego od długich dziesięcioleci i jego niemal rówieśnik Mieczysław Fok. Dnia bym nie napotkał na mej drodze kogoś, kto dolegliwości miewa moc, kto narzeka, że go w łokciu rwie lub nodze i nie zmrużył oka przez calutko noc. Młodzi ludzie wciąż przejęci własnym zdrowiem mają stres i nerwowy leczą lęk. Lecz panowie, posłuchajcie, co wam powiem, przeciw tej chorobie znam wspaniały lek. 70 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat lub więcej to właściwy wiek, zdasz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jest ten świat. Niech się trapią malkontenci, a mnie właśnie wiosna nęci i z młodością jestem co dzień za pan brat. Idę w miasto i uśmiecham się do słońca, już na drzewach zielenieje pierwszy liść, lecz nerwowy tłum jak fala rzeki rwąca pędzi, leci, nie spostrzega nic za nic. Ten zmęczony, tamten same ma kłopoty, epidemia neurastenii szerzy się, a ja idę poprzez życie jak w zaloty i każdemu, kto mnie spyta, powiem, że 70 lat, a może trochę więcej. 70 lat to wiek, gdy humor masz. Życie płynie jak w piosence, gdy zakochasz się w panience. 70 lat lub więcej to właściwy wiek, stasz. 70 lat, a może trochę więcej. Wtedy właśnie najpiękniejszy jest ten świat. Niech się skarżą malkontenci, a mnie właśnie wiosna nęci i z miłością jestem co dzień za pan brat. Gdy mistrz Semponicki miał rok, świat oklaskiwał właśnie prapremierę Toski i zaczytywał się nowo wydanym Lordem Jimem Konrada. Gdy miał 2 lata, Kraków zaszokowany został prapremierą Wesela, a Mediolan debiutem Szaliapina w La Scali. Gdy miał 3 lata, urodziła się Marlena Dietrich i Jan Kiepura, a Stefan Żeromski rozpoczął w tygodniku ilustrowanym druk chłopów w odcinkach. Gdy miał 4 lata, Maria Skłodowska-Curie otrzymała po raz pierwszy Nagrodę Nobla. To były czasy, proszę Państwa, ale tak dawne, że nie pamięta ich już nawet
taki mistrz od wspomnień, jakim jest Kazimierz Krukowski. Dobry wieczór Państwu, jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym własnoręcznie napisaną taką mową wiązaną, krótką moją autobiografię. Tak jeszcze niedawno przygodni znajomi pytali w przelotnej rozmowie, co słychać dobrego u Pana, jak leci? Dziś każdy się pyta, jak zdrowie? Latały, ciągnęły się za mną dziewczyny, po prostu deptały po piętach. A dziś ustępują mi miejsca w tramwaju te same urocze dziewczęta. Biegałem po zdrowie z rozwianą czupryną, pod wiatr i pod deszcz w samych szortach. A dzisiaj szaliczek, podpinka, berecik. Przy zerze na skali Beauforta nie obchodził mnie żaden milibar, ciśnienia, podwyżka czy zniżka, a dziś przy najlepszej prognozie pogody powyżej parteru zadyszka. Tak jeszcze niedawno, noc w karnawale, ubawy podlane szampanem, a dziś tak się czuję codziennie pod wieczór, jak kiedyś po kacu nad ranem. Lubiłem podglądać na plaży dziewczęta w kostiumach bikini czy topless, a dziś okulary dodali i bliżej i modne zastrzyki i krople. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak mówią, a jak jest w istocie, styl retro powrócił do łask to, co było i znowu są modne starocie. Gdy Sempoliński miał lat 11, zmarł twórca przygód Tomka Sawyera, Mark Twain. Gdy miał lat 12, odbyło się prawykonanie Petruszki Strawińskiego. Gdy miał 13, w Londynie oklaskiwano prapremierę Pigmaliona, Shaw'a, a w Paryżu Miss Tanguet i Chevalier wystąpili po raz pierwszy razem na estradzie. Gdy Sempoliński kończył lat 14, Proust zaczynał pisać w poszukiwaniu straconego czasu. Gdy miał lat 15, debiutowała na ekranie Pola Negri, a gdy 16, starszy od niego o 6 lat, Włodzimierz Majakowski, opublikował swój słynny poemat Obłok w spodniach. Gdy miał lat 17, zmarł Jack London, a gdy miał lat 18, po raz ostatni wystąpił na scenie wielki tancerz Wacław Niżyński, a po raz pierwszy zagrał z własnym zespołem Louis Armstrong, nie zważając zresztą na to, że właśnie w tym roku w Ameryce wprowadzono prohibicję. Natomiast gdy Ludwik Sempoliński miał lat 19, no to już wiemy, zadebiutował on sam. Pamiętamy teatrzyk Sphinx 9 lipca 1918. Tak więc we wspomnieniach doszliśmy już do jego debiutu, ale na dzisiejszy występ mistrza jeszcze troszeczkę poczekamy. Na razie przed Państwem Lidia Korsakówna. Taki chłopak, mówią o nim, bo ja wiem. Może on i taki jest, a może inny, ale coś tam chyba w sobie musi mieć, że go lubią, że tak działa na dziewczyny. Ja się nie znam, dobry kumpel, no i dość. Zresztą, co mi tam do niego, co mu do mnie, ale czasem to mnie aż podrywa to, że tak łażą za nim ciągle nieprzytomnie. I ta Franka ze Złotej, i ta Zośka z Ochoty, i ta Helka zrobiona na blond, Mańka z Piwnej i Władka, ta z Kupusia Puchatka, i ta Ewa diabli wiedzą skąd.
nie spuszczają, bo z oczu wciąż się mistrzą i wiocią. Każda leci na niego jak ćma, żeby tylko był miły. Nie wiem, co by zrobiły wszystkie tamte, ale nie ja. Aż pamiętam, była jesień, padał deszcz, przyszedł do mnie, nawet trochę się zdziwiła i powiedział, ty się będziesz śmiała, wiesz, ale we łbie mi kompletnie zawróciłaś. Już nie pójdę stąd i co chcesz ze mną rób? To nie bójda, niech ja skonam do złości. A ja widzę już, jak bierze ze mną sił. Jak mdleją, jak skręcają się zazdrości. I ta Franka ze złotej, i ta Zośka z Ochoty, i ta Felka zrobiona na blond, Mańka z Piwnej i Władka ta z Kubusia Puchatka, i ta Ewa Diabli wie to skąd. A ja przy nim w niedzielę w tym cywilnym kościele już na się podpisy są dwa. Patrzą Zośka i Ewa, krew je nagła zalewa, żenione, że właśnie ja. Tak się stało, no i wziął za żonę mnie i poznałam, co to znaczy jego miłość. I przez cały rok był ze mną potem. Już na dłużej tej miłości nie starczyło. Drań był i nic więcej, tak jak każdy z nich. A ja głupia się budziłam tą nadzieją i myślałam, że Bóg wie co. Śni. Teraz wstyd mi tylko, bo się ze mnie śmieją. I ta Franka ze złotej, i ta Zośka z Ochoty, i ta Felka zrobiona na blond, Mańka z Piwnej i Władka ta z Kubusia Puchatka, i ta Ewa Diabli wiedzą skąd. Cieszcie wszystkie się, cieszcie, że mnie rzucił nareszcie. Ja wam także rozśmieję się w twarz. No to co? Jedna z drugą, że był ze mną niedługo. Ale mój był, mój, a nie wasz. W roku 1930 Ludwik Semporiński wkroczył już w wiek męski. Miał lat 31, z pewną zazdrością wysłuchał pierwszej płyty nagranej przez Mieczysława Foga i bawił się znakomicie na nowej komedii filmowej nieznanego nikomu René Clera Pod dachami Paryża. Gdy miał lat 32, poszedł na pierwsze wykonanie Harnasi do Filharmonii Warszawskiej. Gdy miał lat 33, obejrzał na ekranie pierwszego, tego lepszego, King Konga i przez detektorowe radio słuchał wieści z Los Angeles, gdzie złoty medal olimpijski w biegu na 10 kilometrów zdobył nasz Kusociński. Gdy miał lat 34, Fred Astaire i Ginger Rogers po raz pierwszy zatańczyli razem na ekranie. Gdy miał lat 35, urodził się Walery Wątróbka w felietonach Wiecha, a także Zofia Loren i Brigitte
Bardot. Nie urodziła się jeszcze natomiast, jak zawsze spóźniona, Halina Kunicka. Gdyby Polak systematycznie umiał robić to, co robi spontanicznie, jaka to głęboka myśl. To mnie jakoś tak zastanowiło dziś, że gdyby Polak metodycznie umiał robić to, co robi spazmatycznie i tak jak umie raz na rok, gdyby robił co dzień i co krok, gdyby stale miał ten system, mając czasem taki zryw, przed tym cudem oczywistym przecież klękałby kto żyw. Wczoraj u nas w domu było tak intymnie. Ja usiadłam na kanapce, a mąż przy mnie. Mieliśmy rocznicę ślubu, mąż miał właśnie iść do klubu, ale został, spytał nagle, kochasz ty mnie? I serduszko zapłonęło jak smolak. Niespodzianka, bądź co bądź, tyle lat. Więc wracając właśnie, otóż Polak jako naród prawie, że nie ma wad. Mówię prawie, bo jednak właśnie dziś uderzyła mnie ta myśl. Gdyby Polak systematycznie umiał robić to, co robi spontanicznie, czy w polityce, czy tak, gdyby przezwyciężył ten jedyny brak, gdyby Polak ekonomicznie umiał robić to, co robi sporadycznie, to po prostu brzmi jak sen. Byłby z niego jakiś Superman. Życie byłoby wieczystym, o, szczęściem takim, że aż dziw. Gdyby oni mieli system, mając czasem taki zryw, zryw, zryw. W roku 1935 Ludwik Semponiński był już cenionym i bardzo popularnym aktorem. Miał 36 lat, odnosił spore sukcesy, natomiast Edith Piaf debiutowała dopiero pod swoim pseudonimem, a Elvis Presley dopiero się urodził. Gdy Ludwik Semponiński miał lat 37, Chaplin lansował w dzisiejszych czasach Titinę, a Jan Kiepura i Marta Egert brali właśnie ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach. Gdy miał lat 38, Joe Louis po raz pierwszy zdobył Mistrzostwo Świata Wszechwag, a Witold Małcużyński trzecią nagrodę na konkursie chopinowskim. Gdy miał lat 39, weszły na ekran dwa niezłe polskie filmy, Strachy i Zapomniana Melodia, a gdy miał lat 40, to lepiej już nie przypominać. Był, pamiętajmy, rok 1939. Ludwik Semponiński znakomicie wykpił w teatrzyku Ali Baba postać Hitlera piosenką Ach, ten wąsik, i po wybuchu wojny hitlerowcy uparcie go poszukiwali. Był to rok tragiczny i nie o wiele rozjaśnił go fakt, że w dziecinnym łóżeczku kwił już wówczas jednoroczny, pulchniutki, różowiutki, przyszły uczeń Ludwika Sempolińskiego, Bohdan Mazurka. Pan poruczyk od huzaru Jan zbrojny główce, w czas manewru swą kwaterę dostał w leśniczówce. Zanim znalazł mam chatkę skrytą w ciemnym morze, już ostatnie na zachodzie zgasły krwawe zorze. Chętnie przyjął gościa pan leśniczy, gdzie porucznik spociął sobie życzy. Tu wszystkiego dwie porządne izby mam, w tamtej moja dzidzia śpi, a tu ja sam. Niech pan wybierając się nie wstydzi, wolisz spać tu ze mną czy u dzidzi? Wolę z tobą, jeśli mam być szczery, bo nie znoszę dzieci jak cholery. Chociaż był zmęczony i do snu miał wielki zapał,
dziecko spał porucznik, boleśniczy tęgo chrapa. Więc gdy tylko w oknach chatki zajaśniał poranek, pan porucznik wstał w negliżu i wyszedł na garek. A w tym patrzy, cóż za niespodzianka, o stokroć piękniejsza od poranka. Cud dziewczyna, jasne oczy, włosy, blond. Skąd się wzięłaś cudna tutaj, powiedz skąd? Pan się o to pyta, wiem dlaczego. Jestem dzidzia, córka leśniczego. A pan kto, czy wolno spytać o to? Ja! Największym w świecie jest idiotą. Proszę Państwa, co działo się w latach, w których Sępoliński przekraczał 40, 50, 60 i 70, to pamiętamy lepiej lub gorzej wszyscy. Ludwik Sępoliński, niezapomniany Wodzirej, stary posłaniec, ten Persja, stał się czołową indywidualnością polskiej estrady, profesorem szkoły aktorskiej, aktorem wielu powojennych kabaretów. Formę zachowuje niezmiennie znakomitą, o czym przekonamy się już za chwilę, ale jeszcze nie teraz, jako że teraz na razie przedstawiciele znacznie młodszego pokolenia kabaretowego. Pierwsza z nich Barbara Kraftówna. Zacznę już za chwilę. Pewną balladę o pewnej dziewczynie. Która niestety już od urodzenia nosiła dźwięczne imię Imogena. Zawsze chodziła ubrana na biało, cała na biało, nic nie wystawało. Poza tym trzeba dodać, że panienka fizycznie nieźle była rozwinięta. Dokładnie nie wiem, tak bez centymetra. Miała w ramionach gdzieś 1,5 metra, wzrostu 0,5 metra, duże czarne oczy i bardzo długi, cieniutki parkoczyk. Każdy jej schodził z drogi, to szybka. Ona duszyczkę miała romantyczną, tej cechy nikt w niej nie doceniał. Nad czym bolała nieraz Imogena. I tak to trwało, aż wreszcie się stało. W końcu się w jedne dziewczę zakochało. A on był lajdak, starszy już mężczyzna, przy tym żonaty i w dodatku Ignacy. Bardzo brutalnie odszedł się z dziewczęciem, zaraz jak tylko spostrzegł, co się święci. Nawet powiedział jej ten straszny człowiek: ja i mogę, no niestety nie mogę. Z tego wszystkiego jeszcze bardziej zbrzydła. Przeżyć nie mogła, że ją Ignac wygnał. Odtąd wyłącznie już o zemście marzy i bardzo często patrzy w kalendarzyk. Pod koniec stycznia po krótkiej modlitwie na starym pasku wyłostrzyła przed me. Ucięła sobie sama całą głowę, żaden by tego nie zrobił fachowiec.
bliskim sklepie wyprosiła skrzynkę, włożyła głowę, zrobiła przesyłkę. Na pocztę główną ledwo ją zaniosła, potem umarła, ale paczka poszła, doszła, ze sznurkiem męczy się Ignacy. Wreszcie otworzy stanął taki patrzy. O, o! Nie spodziewałem się, że ta dziewczyna pamiętać będzie o mych imieninach. Ktoś ma lat 40, uważa się jeszcze za młodzieńca. Gdy ma 45, przestaje myśleć o latach, ale lata płyną i przy 50 człowiek nagle dostrzega, że rozmawia sam z sobą. No, to zresztą nie tragedia, chociaż rozmowy są dziwne. Starzejesz się, mój drogi. A, śmieszne rzeczy, nie żartuj. Tak, tak, zbliża się szósty krzyżyk. No, ale grunże się dobrze trzymam, stale dobrze się trzymam. Trzymasz się nieźle, być może, ale mając lat 55 stwierdzasz, że nie jesteś już taki szybki jak dawniej, że nogi odmawiają czasem posłuszeństwa i że brzuszek, co tu mówić, także trochę rośnie. Gdy masz lat 60, zastanawiasz się, co ci może zaszkodzić i myślisz, co robić, żeby się bez tego obejść. Gdy masz lat 65, często zaczynasz rzeczy, których dokończyć nie zdołasz i dziwi cię to trochę, jako że dawniej kończyłeś je bez trudu. Dopiero gdy masz lat 70, spoglądasz na siebie krytycznie i mówisz: trudno, mój chłopcze, zestarzałeś się, lepiej, jeśli się z tym od razu pogodzisz. Masz za to szansę pozostania świętym, bo przy 70 bardzo łatwo prowadzić świątobliwy tryb życia. A potem mija rok, dwa, pięć. I gdy ma się wreszcie na karku 80, wtedy okazuje się, że człowiek nadal może być bardzo szczęśliwym, bardzo młodym, bardzo potrzebnym i w ogóle wspaniałym. Proszę Państwa, Ludwik Sempoliński. Kobiety, 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 dla was w życiu traciłem drugi czas. Ile razy kochałem was, to wtedy, każdy raz to był ten jedyny raz. Gdy myślami się nurzam przez mości, widzę wszystko dziś tak jak na jawie. Cały album mych wielkich miłości, które państwu za chwilę przedstawię. Pierwsza to była Anulka, zwiewna jak mgiełka, jak dym. Który to rok był, ale mniejsza z tym. Dziewczę ty, spełnijmy sny, spełnijmy sny. Dziewczę ty, moje przestane, o tym nic, że tylko z tobą pragnę być. Panie mój, jeśli ja wiedza, na nic się dzisiaj sta, więc lepiej mówić przestał być, bo już pusty na samą być. Tym okienku szkiełkiem, puszystym dywanikiem pod łóżkiem, dla tych stóp, nocną koszulką, gąbką i mydełkiem, za oknem kogucikiem, co budzicie ze snu, będę z pomocą i twym porankiem, no to mi rzekła. Bądźmy
kochanka. Anulka, cudowna, urocza, niezapomniana Anulka. Ale minęło zaledwie parę lat i zjawiła się Weronika. Największa miłość mojego życia. Weronika, jedyny w sobie pożar w kobiet to mój. Daję rączą zena. Mówi tak, ale ja to powiedział. Dla ciebie, panie jak twą ławeczkę, wytchnieniem pozbęcie, pociechą chwili złej, będę twą nianią i misię, nie łowieczką, tylko mnie Weroniko, polubić troszkę. Chłodno przyjęła liryczną wzmiankę i nagle rzekła. Bądźmy kochanki. No nie, tak, Weronika zdecydowała się. No urok nie dziewczyna. No, ale minęło parę lat i zjawiła się Natalia. Największa miłość mojego życia. Jesteś mój piękny, ale pachiem się w tobie zakochałem. Ono bym za ciebie różnych innych. Powiedz to! Niech pan tylko jedno ma na względzie. Nie ma przyznania, bo nie to będzie. Pan chce tańczyć, czarnąć ze śliny. To on się śliny, być twą. To będę twą spinką, na szyjce twej breloczkiem. Pomadką do ust twoich, olokiem do twoich brwi. Będę twym oczkiem i loczkiem pod twym toczkiem. I wiernym pieskiem będę, co czuła o twych. Czyli ty nosisz słodką do mnie niespodziankę, bo mi odrzekła. Bądźmy kochanki! Och, cudowna, urocza mimi, cudowna mimi, 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 mimi. Minęło parę lat i zjawiła się Luiza. Największa miłość mojego życia. Wodą. Nic tylko z majorek wodą. To już jest majorek wodą. I czuję, że się serce wodą. Jest pan baranek wodą. Pan się naraża po co tań. Proszę. Przetańczyło Black Bottom, Black Bottom. A potem przestało nas dość. Będę dla ciebie walowym pantofelkiem, jedwabnym puzderkiem, gdzie szminkę masz i róż, i ptasim mleczkiem, i z pieca kafelkiem, i w wannie twoim kurkiem, gdy będziesz brała tusz. Słodko spojrzała przez rzęs firankę i nagle rzekła. Chodźmy, kochankiem. Luiza, słodka Luiza, sama słodycz, najsłodsze moje wspomnienie. Ale minęło parę lat i zjawiła się Natalia. Największa miłość mojego życia. W niebie, jestem w niebie, gdy tak blisko, tak bliziutko. Czuję ciebie, chyba los me serce z twoim losem spolu. Tak się czuję, jakbym był w raju. W niebie, jesteś w niebie, ale ja nic jeszcze o tym niebie nie wiem. Że mnie kochasz, to się czyta z twoich lic. Ale serce mnie czuje nic za nic. Zajączkiem i twoim pieszczoszkiem i z luminarem proszkiem, co lykasz go przed snem, talkiem na nóżce, gdy będziesz kłaść swoim czoszkę, doleczkiem w twym buziaku,
i w oczko twym zwolem. Tak uwodziłem moją wybrankę, aż mi odrzekła. Bądź mym kochankiem. Uch, no Talia, cudowna, urocza, niezapomniana Natalia, Natalia. No ale minęły lata. O, dużo lat minęło. Bardzo dużo lat minęło, zanim wreszcie zjawiła się ona. Ta jedyna, wymarzona, wypieszczona, Ilona, po prostu Ilonka, największa miłość mojego życia. Zobaczymy panią tańcowotę, zatańczymy z panią jeden raz i drugi. Teraz już nie będę chyba przestrzałowni, mówię, nie tańczy z panią tego łopi łopi. Moje serce wciąż za panią nie słuchaj, nie tylko tańcowotę. Ale w tym pazie, z łóżką i pod nóżkiem, daszkiem nad główką, gdy będzie padał deszcz, gwiazdką przewodnią, aniołkiem, twoim stróżkiem, słoneczkiem dla ciebie, czym ty na słów kwiecistych moich wiązankę nagle odrzekła. Bądź mym kochankiem. Nie, 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 no moja. Bądź mym kochankiem. Bądź mym kochankiem. Cudna Ilonka. Co za wspomnienie. Urocze wspomnienie. Niezapomniane wspomnienie. Wspomnienie. Tak, niestety wspomnienie. Tylko wspomnienie. Ach, jak ten czas szybko leci. Czas jest okrutny. Po latach zostały mi tylko wspomnienia po moich kochankach. Zdawało mi się, że minął już okres moich wielkich miłości. Aż tu nagle, pewnego dnia, tylko proszę się nie dziwić, zjawiła się Mariola, największa miłość mojego życia. Kiedy to było, nie śmiejcie się, wczoraj. I nagle poczułem, że motylem jestem. Ale właśnie tak, motylem jestem. Choć skrzydeł brak, motylem jestem. Z kwiatka na kwiat, motylem jestem. Pragnę ciebie w jednej chwilce w swej kolekcji mieć na szpilce. Zostań zawsze ze mną już. Przydałby mi się na pokaz taki wyjątkowy okaz. Chcę go przy sobie mieć tuż, tuż. Gdy złowię go, to mi lepiej będzie w życiu szło. Motylek, jak będę dla ciebie motylkiem, co nad łączką. I w twoim adapterze najulubieńszą splet, klipsem w twym uszku i w twych dżinsach z przączką. I twym marlonem brandą, gdy się rozmarzysz z wytrym. Spojrzała na mnie tylko ukradkiem i nagle rzekła: bądź moim dziadkiem! Dziadkiem, dziadkiem, dziadkiem. A kobiety, 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 wybrzegał do życia mego treść. Choć się niby broniły, lecz niestety każdą mogłeś na piękne słówka. Miłość miała poezji uroki, raz to była idyla, raz drama. Przemijały zwyczaje i epoki, a kobieta była wciąż taka sama. Aż tu dzisiaj jak ktoś uciął nożem, odmieniło się wszystko bez mała. Piękne słówka to przeszłość. Mój Boże. Boże! Jak ta młodzież się dziś zestarzała?